Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy czwartek, 19 maj 2022 rok. Jest to informacja ogólna numer 1, skierowana do Magdaleny Kaliszewskiej, pracownika wieloletniego Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. To jest taka mniej więcej prywatna informacja od suwerena do Magdaleny Kaliszewskiej, Sąd Rejonowy Wrocław. Dziś chciałem przyjrzeć się kodeksowi cywilnemu, który wciąż obecnie funkcjonuje w III RP z małymi zmianami od roku 1964, przyklepanego przez komunistyczno-stalinowski Sejm PRL. Jak dziś właśnie sprawdziłem w internecie, w Google, genezę powstania kodeksu cywilnego, który został przyklepany i ogłoszony w 1964 roku, to powstała komisja kodyfikacyjna w 1956 roku, powołana przez Józefa Cyrankiewicza, czyli ta komisja powstała w 1956 roku i ona pracowała przez 7-8 lat i wydała z siebie coś takiego, co się nazywa kodeks cywilny, który po dziś dzień obowiązuje. Może jak będę miał czas i ochotę, to poszukam w internecie skład Sejmu z 1964 roku, który to przyklepało tych wszystkich 460 ówczesnych posłów, oraz także wypadałoby sprawdzić dokładnie wszystkich członków tej superkomisji kodyfikacyjnej, która opracowała kodeks cywilny. To znaczy, jakie wykształcenie i doświadczenie zawodowe i życiowe mieli tamci ówcześni posłowie, którzy to przyklepali, ich życie rodzinne i etykę w codziennym życiu. Oraz tak samo szczegółowo wszystkich członków tej komisji kodyfikacyjnej, gdzie i kiedy odbierali swoją edukację, na przykład w okresie od 1945 roku do 1964 roku. Dlatego neguję to wszystko, taką sytuację, że kodeks cywilny do dzisiaj obowiązujący i być może jeszcze przez jakiś czas w przyszłość, kto wie, to ten kodeks został przyklepany przez ideowych komunistów w 64 roku. W komunistycznym PRL-u w pierwszej połowie
tego komunizmu najbardziej surowego i stalinowskiego. To jest taki hardcore, bardzo, bardzo surowa wersja tego komunizmu w wersji stalinowskiej, naprawdę pełen zamordyzm. Jest to bardzo śmieszne, łamane przez żałosne, że po 60 latach od momentu przyklepania tego kodeksu cywilnego, obecnie za parszywej zmiany, cały czas nieprzerwanie stosuje się z powodzeniem ten stalinowski kodeks cywilny. Dlatego też, droga ławo przysięgła suwerenów i wszystkich wolnych ludzi. To jest teraz do Was. W 2017 roku, czyli za panowania parszywej zmiany, odebrano mi dwoje dzieci za pomocą kodeksu cywilnego stalinowskiego, przyklepanego przez ideowych komunistycznych posłów PRL-u. Dlatego tak jakoś dzisiaj chciałem to sam dla siebie ogarnąć i zrozumieć właśnie, skąd się wziął kodeks cywilny, dlaczego, kiedy powstał, kto nad nim pracował, kiedy i w jakich okolicznościach i warunkach został przyklepany i przez kogo. Jacy to byli posłowie, w jakichś czasach, jakie różne szczególne lub tajne uwarunkowania wtedy były, ponieważ to jest czysty stalinizm wtedy. Moment powołania tej komisji w roku 1956, więc wujek Stalin wiecznie żywy, takie porzekadło jest. Ta komisja pracowała przez 6 do 8 lat i wypluła z siebie kodeks cywilny, który został jednomyślnie przyklepany przez komunistycznych posłów. No i mamy taki gniot, który obowiązuje do dzisiaj. Dlatego zobaczmy. Druga światowa to już 80 lat do tyłu. Ten kodeks cywilny ma już 60 lat i obowiązuje obecnie, więc pomyślmy sobie, czy nasze prawo, jakie obowiązuje w III RP, jest jakieś takie nowoczesne albo chociaż zjadliwe, zdatne do użytku, czy to jest relikt jeszcze stalinizmu. I być może jeszcze wielu sędziów i prokuratorów jeszcze pamięta tamte czasy z okresu dzieciństwa lub młodości. Dlatego mniej więcej domyślacie się wszyscy, jakie jest moje zdanie. Przeglądałem sobie tak trochę właśnie różne te materiały, które można znaleźć, różne notatki z uniwersytetów polskich dotyczące tamtych czasów, a szczególnie tej komisji kodyfikacyjnej, które udało mi się znaleźć i dotrzeć, jakoś chociaż to przeczytać pobieżnie, no to faktycznie, zobaczmy, młoda Polska socjalistyczna miała tam już ile? 45 do 64, załóżmy, że było 20 lat PRL-u. Wszyscy ówcześni mieszkańcy pamiętali czasy II Rzeczypospolitej, gdzie były, załóżmy, normalne reguły gry, tak można powiedzieć, normalne zasady życia. A tu nagle hip-hop, zmienił się system na stalinowski, więc trzeba było to prawo jakoś ogarnąć i ułożyć na modłę socjalistyczną i stalinowską. Socjalizm
ustrój najlepszy na świecie, w całej galaktyce i będzie funkcjonował jak Trzecia Rzesza poprzez setki tysięcy lat, więc chłopaki tam się przyłożyli, żeby ten kodeks cywilny jakoś ogarnąć i tutaj nam przedstawić. Dlatego brano pod uwagę to prawodawstwo i kodeksy sprzed II światowej, czyli sprzed 1939 roku. Tutaj z krain sąsiednich, czyli zabór austriacki, zabór rosyjski, zabór niemiecki. Tak to wszystko jakoś połączono do kupy właśnie. I różne wzorce tam grały ważną rolę. Tutaj tak trochę z przymrużeniem oka zobaczyłem, że i tutaj ze strefy Związku Radzieckiego też sprawy rodzinne tam brano, czyli model brania rozwodów w części sowieckiej i tak dalej, więc zobaczmy, że ten polski kodeks z 64 roku był zlepkiem i połączeniem tych różnych kodeksów właśnie naszych zaborców i II Rzeczypospolitej, ale musiał być tak poprzeinaczany i pozmieniany, żeby jak ulał pasował do stalinowskich czasów pierwszego dwudziestolecia okupacji Polski po roku 1945. Dlatego też oczywiście, że jest moje stanowcze nie, gdyż rozpoznałem to dzisiaj, tu i teraz sam dla siebie w taki sposób już znaczący, że to jest taka parodia, że aż szkoda gadać, czaszka paruje, aż procesor w mózgu się może ugotować, że osoby, które czynnie tworzyły czasy stalinowskie w Polsce, współdziałały w dużej mierze przy redagowaniu i układaniu tego kodeksu cywilnego, który obowiązuje do dzisiaj w III RP, która znowuż po 50 latach okupacji znowuż się tutaj nam czasy zmieniły na takie bardziej normalne, ale relikt stalinizmu został w wielu aspektach prawnych też. Dlatego Magdo Kaliszewska, jesteś wieloletnim pracownikiem Sądu Wrocławskiego i wiem, że znasz wszystkie kruczki prawne i triki, jakie tylko można sobie wymyśleć i jakie przejdą i zostaną przyklepane przez różnych sędziów, prokuratorów i tak dalej, bez względu na powiat, gminę i osiedle lub dzielnicę miasta, gdzie to będzie, a tym bardziej jak jeszcze to będą twoi jacyś tacy znajomi, prokuratorzy i jakieś takie sędzine, kumpele i tak dalej, to spoko. Oni ci wszystko przyklepią, co tylko byś sobie zażyczyła. Nawet nieważne, to może być totalne bezprawie. Totalne. To oni ci to przyklepią bez względu, czy to będzie kodeks stalinowski, czy już jakiś taki bardziej nowoczesny, albo nawet na nowo ułożony w XXI wieku albo w XXIII wieku albo za parszywej zmiany ten kodeks mógłby zostać jakiś taki od nowa napisany i ułożony, to i tak twoje kumpele sędziny wszystko ci przyklepią. Dlatego różni twoi znajomi, z którymi możesz mieć jakieś takie bardzo osobiste kontakty z tymi znajomymi, różnymi pracownikami i współpracownikami sądowymi, których mijasz tam
po setki razy codziennie na schodach sądowych tam w tym Wrocławiu, nie tylko. Oni ci jakieś takie super rady dają, takie kruczki i smaczki, no jeszcze z okresu stalinizmu, bo tam kilka osób takich wiekowych wokół ciebie jest, co można łatwo sprawdzić, to są dane oficjalne, no z twojego wydziału, więc ty mnie, bandyto sądowy i przestępco wielokrotny, mataczycielu doskonały, kłamco urzędowy i gazetowy, podła i nikczemna istoto, ty mnie traktujesz stalinowskim kodeksem, jakikolwiek by on nie był, po to, aby za parszywej zmiany 5 lat temu, aby odebrać mi dzieci, więc to jest totalne skurwysyństwo, ale widać, stać ciebie na to, aby w ten sposób postępować. Więc znałaś moje zdanie, bo mniej więcej w sposób bezpośredni i pośredni ciebie, ty bandyto sądowy, informowałem o tym, że bardzo nikczemnie postępujesz, ale no w nieskończoność tak po prostu no nie można działać. Władza się zmieni, suwereni będą dochodzić swoich racji. Także wiesz, no nie wiem, gdzie ty będziesz pracować i co robić, ale poważne roszczenia są wobec ciebie personalnie, że ty, bezczelny, podły bandyto sądowy w spódnicy, wykorzystujesz przeciw mnie całą siłę państwa polskiego. Ponieważ ty, bandyto, mając jakiekolwiek postanowienie prokurwatorskie lub sędziny jakiejś twojej kumpeli, że tam jakiś sąd coś tam każe lub nie każe, zabrania, nie zabrania, to angażuje się w to cała siła państwa polskiego. Wszyscy żołnierze, wszyscy urzędnicy państwa polskiego, ci, którzy mają broń lub pozwolenie na broń, włączając to ZOMO, ORMO, milicję obywatelską, ówczesną, obecną, za parszywej zmiany, armię polską, wszystkie ich czołgi, naboje i tak dalej. Więc ty, parszywy bandyto Magdalena Kaliszewska, używałaś i używasz wobec mnie organizację przestępczą pod nazwą Trzecia RP i jej całą siłę. Dziękuję za uwagę.